Witajcie, ciekawscy. Choć od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka mija drugi miesiąc, krążące wokół tej sprawy plotki i domysły nie mają końca. Tragedia, która dotknęła Agnieszkę Woźniak-Starak, spowodowała, że dziennikarka prawie całkowicie wycofała się z życia publicznego. Jednak niedawno zdecydowała się wydać oświadczenie w sprawie śmierci męża, zamieszczając na swoim Instagramie drugi post od czasu tych wydarzeń. Dlaczego to zrobiła? Twierdzi, że przerwała milczenie, aby zdementować fałszywe, wymyślone przez prasę informacje, które ją przerastają. Opisała pechową noc i odniosła się do przesłuchań prokuratury. Co wyznała? Jaka jest prawda? Zostańcie z nami do końca. Pogrążona w żałobie Agnieszka od czasu śmierci męża musiała nie tylko zmierzyć się z jego stratą, ale również z ogromną falą złośliwych komentarzy społeczeństwa, setek plotkarskich artykułów każdego dnia, domniemań, spekulacji i jak się okazuje wymyślonych plotek. Agnieszka twierdzi bowiem, że w podawanych i powielanych przez media newsach prawdy było niewiele. I choć niedługo minie drugi miesiąc od tragicznego wypadku, którym żyła cała Polska, zmyślone plotki wciąż powstają. Agnieszka długo znosiła masę krążących pogłosek. Szala przelała się najwidoczniej po artykułach z ostatnich dni, w których każdy może przeczytać, że wdowa po Woźniaku-Staraku stawiła się na przesłuchanie do prokuratury i cały czas była bardzo poruszona oraz miała łzy w oczach. Nie dość, że artykuły już poprzez tytuł w stylu przesłuchanie w sprawie śmierci pobudzają wyobraźnię czytelników do snucia kolejnych przypuszczeń, to jak się okazuje, sytuacja ta w ogóle nie miała miejsca. Agnieszka długim, smutnym i dosadnym wpisem zamieszczonym na swoim Instagramie przerwała milczenie i opisała dzień oraz noc wypadku. Oświadczeniem tym dziennikarka dementuje masę, jak twierdzi, nieprawdziwych informacji podawanych przez media. Wpis zaczyna od słów mówiących, że jej życie zmieniło się w film, w którym nikt nie chciałby grać, a tragedia jej i jej rodziny stała się sprawą publiczną. Dodała, że nie jest to normalna sytuacja, by przeżywać żałobę na oczach tylu ludzi. Mówi, że doskonale wie, jak działają media i zdaje sobie sprawę, że razem z Piotrem byli częścią tego świata i nie kłóci się z tym, że nadal są w nim obecni, bo to nieuniknione. Zaznaczyła jednak, że nie godzi się na pisanie nieprawdy, bo to jej życie, a ona wciąż żyje i czuje. Na początku wpisu odniosła się do najnowszych plotek mówiących o przesłuchaniu jej w prokuraturze, gdzie cała we łzach miała opowiadać, jak dowiedziała się o wypadku, gdy wracała z teściami do Warszawy z ponoć ważnego spotkania. Okazuje się, że ani jedno zdanie w tych krążących w mediach informacjach nie jest prawdą. Agnieszka zapewnia, że nie było żadnego ważnego spotkania, nie było żadnego powrotu do Warszawy i nie było przesłuchania przez prokuraturę, a co za tym idzie, nie mogły wydarzyć się jej płaczące zeznania. W dodatku, jak dowiadujemy się z jej wpisu, czas na Mazurach Piotr i Agnieszka spędzali z jej rodzicami, zaś media od samego początku rozpisywały się o teściach. Jak więc było? W poście Agnieszki czytamy, że 17 sierpnia ona i Piotr byli na kolacji z jej rodzicami. 18 sierpnia to dzień urodzin jej taty, który mieli celebrować wszyscy razem. Nie zdążyli. O 5 nad ranem obudził ją telefon informujący o zaginięciu Piotra. Spekulacją, dlaczego Agnieszka tej nocy na jeziorze nie była z mężem, był ogrom. Wyjaśnienie jest proste. Agnieszka wyznaje, że jej mąż miał mnóstwo znajomych i uwielbiał pływać motorówką, szczególnie nocą, ona zaś nie podzielała tej pasji. Późną porą wolała zostać w domu i pójść spać. W swoim wpisie wdowa po Woźniaku-Staraku dodała, że od teraz urodziny jej taty zawsze będą rocznicą śmierci ukochanego męża i każdego roku będzie musiała się z tym mierzyć. Na koniec dowiadujemy się, że Agnieszka zeznania składała tylko na miejscu w Fuledzie, gdzie była, odkąd przyjechała tam z Piotrem i została do samego końca, szukając go ze wszystkimi. A więc zarówno przesłuchanie w prokuraturze, jak i rozpisywanie się o jej nieobecności na Mazurach feralnej nocy są wyssane z palca. Dziennikarka zwróciła się także z prośbą do mediów, aby z szacunku do rodziny przestały rozpowszechniać fałszywe informacje, kończąc post słowami: film się już dawno skończył, światła zgasły, pora iść do domu. Pod tym wpisem, podobnie jak w przypadku wcześniejszego, pojawiło się tysiące komentarzy słów wsparcia zarówno zwykłych odbiorców, jak i osób z branży. Możemy zobaczyć m.in. wpisy Roberta Biedronia, Anny Lewandowskiej, Pauliny Krupińskiej, Patrycji Kazadi czy Ewy Minge. Co więcej, Agnieszka śledzi komentarze pojawiające się pod jej wpisem i odpisuje nawet tym zwykłym obserwatorom, dziękując im za dobre słowa i uświadamiając ich, że to naprawdę jest dla niej ważne. Dlatego w dobie popularności bulwarowej prasy i zalewu informacji warto czasem przystopować i zadać pytania, bo przyjmując wszystko bez zastanowienia, łatwo wyrobić sobie krzywdzące opinie o osobach publicznych oraz błędne myślenie o otaczającym świecie. Dlatego my pytamy Was, co myślicie? Czy jest to słowo przeciwko słowu, czy może dobrze, że Agnieszka ujawniła swoją prawdę? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennych, ciekawych informacjach o gwiazdach. Do usłyszenia!